Szczęśliwe zakończenie nieszczęśliwych eliminacji. Nie istnieje dłuższa i mniej chlubna droga do występu w finałach Mistrzostw Europy niż ta, która za nami. No ale same występy w finałach Mistrzostw Europy już chlubę przynoszą, więc spoko. Warto odnotować, że pobiliśmy rekord i to nie byle jaki rekord, bo taki rekord nie do powicia. On już jest ustanowiony raz na zawsze. Nie tylko chodzi o to, że nikomu dotąd nie udało się wpełznąć, bo to było pełzanie na wielki turniej poprzez brzydszą i dłuższą i bardziej beznadziejną ścieżkę niż ta, która jest za nami. Ale jednocześnie tu nie ma żadnej przestrzeni, żeby z tym naszym rekordem powalczyć. Nie istnieje po prostu przestrzeń, żeby tę drogę na turniej wydłużyć i uczynić koszmarniejszą. To, się, to jest niemożliwe, bo najpierw w fatalnym stylu przerznęliśmy grupę eliminacyjną, potem wystąpiliśmy w barażach, które nie miały nic wspólnego z eliminacjami, to znaczy nasze zakwalifikowanie się do baraży nie miało z tymi eliminacjami nic wspólnego, nie wynikało z nich. A potem jeszcze w barażu zagraliśmy 120 minut bez oddania celnego strzału na bramkę. Więc nikt nie zrobi tego już dłużej i gorzej. Zostaniemy zapisani na zawsze w historii światowego futbolu. Ale styl tego awansu będzie się zacierał. On już się w zasadzie zaciera. On się zatarł w momencie, gdy piłkarze poszli pod sektor i zaśpiewali wspólnie z kibicami hymn. To już było tak chwytające za serce, że w zasadzie odpuszczone zostało wszystko, nie tylko styl gry, ale styl wszystkiego, co się działo wokół reprezentacji Polski przez długie miesiące czy też lata. I teraz trzeba patrzeć w przyszłość. Kiedy Michał Prowiec został zatrudniony, napisałem, że to jest ten typ człowieka o takiej konstrukcji psychicznej, który akurat moim zdaniem do roli selekcjonera pasuje. I cieszę się, że dzisiaj mogę powiedzieć, że przynajmniej wtedy się nie pomyliłem. Tak uważam, nie pomyliłem się wtedy. Z jednej strony nie poszło mu w meczach z Mołdawią i Czechami, no bo żadnego z nich nie wygraliśmy, więc mógł nam ten awans totalnie położyć. Ale z drugiej strony miał szczęście w Cardiff, bo awans pokarnych to zawsze jest szczęście. Więc mogło się zdarzyć tak, że dokładnie przy tej samej grze byłby łagodnie mówiąc, bardzo łagodnie mówiąc, bardzo, bardzo, bardzo łagodnie mówiąc trenerem, którego wyniki nie bronią. Nie tyle by go nie broniły, co by go pogrążyły. Ale trzeba zwrócić uwagę na co innego. Na sukces, jaki osiągnął Michał Prowierz, poza boiskiem. Reprezentacja Polski wreszcie stała się drużyną, która przestaje wkurzać wszystkich naokoło tylko z tego powodu, że istnieje. Wreszcie przestajemy w kółko gadać o jakimś bałaganie. Wreszcie piłkarze nie sprawiają wrażenia ludzi, którzy nie wiedzą, po co przyjeżdżają na te zgrupowania. No i wreszcie można pomyśleć, oczywiście czas to wszystko zweryfikuje. Że jest to drużyna, która idzie w dobrym kierunku i będzie sobie rosła. I być może przyjdzie taki dzień, że nie będziemy się cieszyć z tego, że nie oddała strzału na bramkę, ale awansowała, tylko będziemy się cieszyć z tego, jak pięknie grała. Zazwyczaj najbardziej doceniani, zwłaszcza w początkowej fazie, są ci tlenerzy, którzy robią dokładnie to samo, co zrobiliby. Wszyscy w Polsce. Czyli jak jakaś pani Barbara siedzi w Gorzowie i wie, że Milik gra w Juventusie, to mówi, trzeba Milika wystawić, bo on gra w Juventusie. Cała Polska ma jakiś skład w głowie i e, ludzie lubią trenerów, którzy myślą tak jak oni, bo wtedy e, oni sami są bardziej fachowi we własnych oczach. No, ale przecież nie po to zatrudnia się za gigantyczne pieniądze, a to są naprawdę gigantyczne pieniądze, trenerów reprezentacji, żeby myśleli tak jak Pani Barbara Zgorzowa czy ktokolwiek inny. Oni mają myśleć po swojemu i wpadać na nieoczywiste rozwiązania, e, wpadać na wnioski, na które inni by nie wpadli. A Michał Probierz nie tylko myśli inaczej niż Pani Barbara Zgorzowa, ale myśli inaczej niż większość albo prawie wszyscy dziennikarze sportowi w tym kraju. Na przykład Piotrowski i Sliż wyżej w hierarchii od Modera to jest sprawa nieoczywista, ale Taras Romańczuk wyżej w hierarchii od Modera, to już jest rozwiązanie, na które mógł w Polsce wyłącznie Michał Probierz. Tylko on. Tylko. Nikt poza Michałem Probierzem. No i poza ewentualnie rodzicami e, Terasa Romańczuka, czy jego najbliższymi znajomymi. E, poza tym wąskim gronem osób nikt by ta, czegoś takiego nie zrobił, a Michał Probierz zrobił. I na dzisiaj czy ktoś może mu powiedzieć, że zrobił źle? Nie, nikt tego z, e, powiedzieć nie może. Więc częścią mentalu Michała Probierza jest to, i to jest w nim dzisiaj cenne, że jest to człowiek, który ma totalnie wywalone na głosy z zewnątrz, na głosy kibiców, ekspertów, on po prostu zawsze będzie robił po swojemu. Oczywiście on będzie się wsłuchiwał w te głosy innych, ale tylko po to, żeby się pokłócić, oburzyć, złapać za głowę, złapać kogoś za słówko, e, pokazać, że e, on ma swój własny pomysł, żeby z kimś się skonfrontować i zestawić, żeby zbudować oblężoną twierdzę na potrzeby atmosfery w drużynie czy wokół niej. A na koniec i tak zrobi po swojemu. I bardzo dobrze, niech robi po swojemu, bo jak będzie robił tak, jak mu podpowiadają, to nie będziemy wiedzieli, za co mu w ogóle płacimy. Przed nami bardzo trudny turniej. Dzisiaj uważamy, że turniej niemożliwy, bo mamy świeżo w pamięci to, jak gra reprezentacja Polski. Na szczęście pamięć ludzka jest zawodna, w związku z czym niedługo zaczniemy powoli zapominać, jak gra reprezentacja Polski, zacierać się będą w naszej pamięci mecze z Czechami, Mołdawią czy z Walią także i zaczniemy lekko ten balonik podpompowywać. Pojawią się najpierw nieśmiałe, a potem swobodniejsze, coraz swobodniejsze gadki o tym, że w zasadzie to z Austrią i nawet z Holandią to nie trzeba tak od razu przegrać, nie trzeba kalkulować zera punktów. Ja się nawet z tym zgadzam, nie trzeba. Tylko żeby nie przegrać tych dwóch meczów to trzeba sportowo urosnąć. I to jest właśnie plus Ostatnich miesięcy w kadrze za kadencji Michała Probierza, że wydaje się, że my powoli rośniemy. Piotrowski wygląda na piłkarza, który może dać nam coś nieoczywistego w środku pola, zarówno w zakresie asyst, jak i goli. Przede wszystkim goli z dystansu, co pokazuje regularnie, bo tą nogę ma bardzo dobrą, bardzo dobrze ułożoną. Frankowski wreszcie staje się piłkarzem dla kadry bardzo przydatnym ze względu na to, jak jest wyważony, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. A Zalewski wreszcie wygląda na piłkarza, który naprawdę może nam któregoś dnia wygrać bardzo trudny, prestiżowy mecz. Dzięki swobodzie z piłką, fantazji, technice, eee, dzięki temu, że głowa wydaje się trochę luźniejsza, spokojniejsza u niego niż było to w przeszłości. Pojedziemy więc na turniej, na którym nic nie musimy, ale trochę możemy, bo nie warto też Zakładać od razu, że nic nie możemy. No bez przesady, trochę możemy, tylko nie musimy, po prostu. Jestem dość daleki od zdejmowania całkowicie presji z zawodników, gdyż ta presja i tak się pojawi i będzie to zarówno presja zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Oni sami będą chcieli te mecze wygrać, sami będą się do nich właściwie przygotowywać. Nie wierzę w to, że wyjdą na boisko z nastawieniem, no dobra, nic się nie stanie, jak przegramy, po prostu większość ludzi myśli, że przegramy. No, tak nie będzie. Oni i tak. Będą starali się wmówić sami sobie, że są w stanie wygrać, więc tą presję będą mieli. Presję nałoży i tak cały kraj w pewnym momencie. Ale, mimo wszystko, jest to sytuacja inna niż wcześniej. Teraz nie możemy powiedzieć, że wyjście z grupy to jest, to jest nasz plan minimum. No nie. Dzisiaj to wygląda na nasz plan maksimum i może to nam trochę pomoże w grze. Może przed tymi turniejami już przerabialiśmy różne amulety. Różnych próbowaliśmy się zaczepić myśli, żeby sobie samemu wytłumaczyć, że tym razem może być lepiej, więc teraz tym naszym amuletem ma być rzekoma, mniejsza presja, i to, że wyjście z grupy będzie niespodzianką. Dobra, trzymajmy się tego właśnie. To, że jesteśmy underdogiem, to też jest inna sytuacja dla selekcjonera, w końcu selekcjoner. Może nie być skrępowany myślą, że jak nie wyjdzie z grupy to go zwolnią. No tutaj chyba to nie, nie występuje. Może nie wyjść z grupy Michał Prowierz i będzie pracować dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje, a już na pewno jestem za takim rozwiązaniem, żeby nie zmieniać selekcjonera co chwilę, gdy tylko okaże się, że ktoś mocniejszy ograł kogoś słabszego, czyli nas. No i mam też nadzieję, że Michał Probierz wynegocjował sobie należytą premię za ten awans, wyższą niż 800 tysięcy złotych. Tak, tak, dobrze słyszycie. Moim zdaniem powinien dostać więcej niż 800 tysięcy złotych za awans na mistrzostwo Europy. Może nawet dwa razy więcej, 1 600 albo dwa czterysta. Nieważne, w każdym razie zdecydowanie więcej niż 800 tysięcy, bo jakaś sprawiedliwość musi być. Ponieważ jak przeczytałem u dziennikarza Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl, Fernando Santos ma dostać 775 tysięcy złotych premii za to, że awansowaliśmy na turniej. Przypomnijmy, że jedyne co miał wspólnego z tym awansem Fernando Santos, to jest to, że go przegrał. To Znaczy, przeryżnęliśmy grupę, gdy nas prowadził. To, że występowaliśmy w barażach, nie miał nic wspólnego z pracą Fernando Santosa, tylko zostało wypracowane za kadencji Czesława Michniewicza. Santos po prostu dostanie pieniądze za nic, jako że jest w Portugalii, znaczy teraz w Turcji przegrywa mecze, ostatnie trzy przegrał, jako że jest daleko i jako że nie zna polskiego, to powiem po prostu, że ukradł nam 800 tysięcy złotych, niecałe, bo mnie przecież nie pozwie, bo tego nie rozumie co ja mówię. Natomiast gdybym miał się bardziej asekurować, to bym powiedział, że wyłudził. Ale tak czy siak, Polski Związek Piłki Nożnej podpisał jakąś idiotyczną umowę z portugalskim trenerem, która sprawiła, że trzeba mu płacić za coś, z czego nie ma nic wspólnego. Dawno go pogoniliśmy, żeby nie psuł tej kadry dalej, a on dalej na niej zarabia. To jest po prostu niegospodarność. Spodziewam się, że PZPN może zaprzeczyć, że nic takiego nie ma miejsca, nie ma żadnej niegospodarności. No bo dlaczego mieliby to przyznać? Skoro i tak umowy są tajne, więc zawsze mogą powiedzieć, że tak po prostu nie jest, nawet jeśli tak jest. Ale dobrze by było, żebyśmy się czegoś z tej historii nauczyli, mianowicie przygotowywać dobre kontrakty dla trenerów, takie. Że nie będziemy wychodzić na frajerów, bo za 800 tysięcy zł można kupić sporo piłek dla dzieci. Wiem, że to populizm, ale specjalnie się do tego posuwam. No a po drugie, że ci polscy trenerzy wcale nie muszą być gorsi od zagranicznych, a są tańsi. A może nie powinni być tańsi. Daliście tyle Santosowi, dajcie probierzowi. Macie tyle kasy, żeby rozwalać na lewo i prawo. Docencie Polaka, rodaka, bardzo proszę.